Witam. Kolejna bitwa. Tym razem z Stavrosem na 5000 w wielkim turnieju trawki. Już się tutaj zaczynaliśmy rozstawiać. Na początku Stavros szedł w kolumnie, ale postanowił podzielić armię na dwie części. Widzimy, idzie, będzie szła kolumna dżemów z dronami, generałem i piechotą Niziama. Tutaj są tylko dwa dżemy i jedna konica z pachisów, bardzo mocna, i jedna konica Niziama. Jednak tylko jedna jednostka strzelająca, no, nie daje zbytniej szansy na wygraną, na tym skrzydle przynajmniej. Tutaj za to mam małe armie rozproszone, które mają po prostu go zatrzymać jak najdłużej, dopóki nie pokonam tych. A, trzeba będzie patrzeć. Ja po prostu będę go rozstrzeliwał ile się da, zatrzymam go boszybuzukami też jak najdłużej się da. A tam nie będzie nic fascynującego. I teraz tutaj mój atak. Konica potężnie już rozstrzelana, ma małe morale i ucieka od samej szarży. Spachi się obrywali szarże od tyłu i dżemy, o, połowa jednostki z jedną szarżą. Teraz szybko moje baszybuzuki i zostały już mu tylko jedne dżemy ze swoim morale. I już ich nie ma. Potężnie szybko rozegrane. Tutaj uciekła, widać mi, jedna lekka, jemu szaturnale. I no, tylko szaturnale mu uciekli, jego generał, to jest ten generał. Czyli ja straciłem dwóch baszybuzuków. Jedną lekką, o, właśnie wróciła. No i tyle, bo tu jeszcze jest ta. On już stracił tutaj całe skrzydło. Mam trzy konnice, tak. No to atakujemy dżemów albo generała. Generała widzę, atakuje. No, lekka będzie strzelać do tych. O, zabiłem generała Stavrosa, także już cienkie morale. O, ci coś nie wracają, może ich nie widziałem. A, jednak czworobok. Teraz nie wiadomo, kto, czyje jednostki są czyje, ale jeśli są tu dżemaci, to są to Stavrosa. O tak, są dżemaci. Wszyscy mają niskie morale, gdzie jest mój generał? O właśnie, są niskie morale, trzeba przyjść i przegrupować. Pochoda nie uciekła i no, już koniec bitwy. I morale zielone. Dobra, koniec.